Dzień dobry Państwu, nazywam się Robert Popielecki. Moim Państwa gośćmi są dzisiaj dwoje debiutujących autorów komiksowych. Ania Poszepczyńska, autorka komiksu Trzy Siostry oraz Wojciech Lanowski, autor komiksu Jasło. To bardzo lubię prowadzić spotkania z debiutantami, ponieważ nie ma wtedy szans zbyt wielkich, żeby się powtórzył z jakimiś pytaniami, które już padały w wywiadach licznych. Często widzowie są już nieco znudzeni, bo o tym wiedzieli, albo nie wiedzieli o czymś, co chcieliby usłyszeć. Tu jest oglądany kart dalsze, więc możemy sobie o wszystkim porozmawiać. Więc zacznę tak może trywialnie, ale z drugiej strony w temacie. Dlaczego akurat komiks jako forma wyrazu? Po prostu tak jest, że jak lubię rysować i to storytelling, to ten komiks jakby mi pasuje. Też, no wiadomo, od dzieciństwa czytałam jakiś komiks, zaczynałam od Kaczka Donalda, potem gimnazjum, manga i to. Ja mogę się podpisać z wyjątkiem mangi, bo nie czytam. Okej. To są wasze debiuty wydawnicze, ale czy wcześniej przed publikacją książkową mieliście jakieś doświadczenia komiksowe, jakieś krótkie formy, czy powiedzmy publikacja webkomiksów? Tak, jakieś webkomiksy, fanowskie komiksy, rysowałam coś tam dla magazynów, więc nie jest. To są fanowskie komiksy? Właśnie do Kaczka bym dawał. Ja z kolei udało mi się. Ale to tak gdzieś powiedzmy 20 lat temu wydrukowałem w Nowej Fantastyce jeden rysunek i w dodatkach historycznych do Rzeczpospolitej kilka rysunków architektonicznych. No to tyle, ale to dawno temu było. Przy okazji, przepraszam, właśnie poruszyłem troszkę temat architektonicznych, ponieważ to jest twoje wykształcenie, architektura to jest twój kierunek, który to jest. Nie, ja się dostałem na architekturę za drugim razem, ale nie poszedłem na te studia. Jasne. Tak. Ale achievement zaliczony. Jeszcze raz. Osiągnięcie, achievement. Dobra, teraz chciałem zapytać Cię, Aniu, ile czasu, skąd się wziął pomysł na ten komiks? Samym impulsem, żeby ten komiks w ogóle powstał, było jedno zdanie, zasłyszane w jakiejś tam rozmowie. Zdanie brzmiało: dzieci z zespołem Angelmana mają piękny uśmiech. I jakoś ten kontrast tej strasznej choroby z tym uśmiechem zaczął po prostu działać mi na wyobraźnię. Scenariusz zaczął się wyłaniać, później oczywiście ewoluował i tak dalej, więc to jeżeli chodzi o taki sam impuls. Jeśli chodzi zaś o to, co później chciałam tak jakby przekazywać w tym komiksie, no to emocje. Emocje osób, które są, doświadczają takiej ciężkiej sytuacji życiowej, to jak sobie radzą. A przede wszystkim interesuje mnie pokazywanie emocji, które są tabu, które są społecznym tabu, bo to, że o czymś się nie mówi, nie znaczy, że tego nie ma. Tylko dodam może słowem wstępu wyjaśnienia. Jest to komiks o trzech siostrach osieroconych. Jedna z nich jest obłożnie ciężko chora, wymaga stałej, stałej opieki, którą dwie pozostałe siostry ją obdarzają, próbując prowadzić to z życiem zawodowym, mieszkaniem w niedużym mieście. I próbują zaopiekować się tą siostrą, która jest zupełnie wyłączona z jakichkolwiek funkcji praktycznie życiowych. Czy długo trwała praca nad tym komiksem? No tak, pierwszą wersję scenariusza spisywałam już 4 lata temu. On później sobie musiał poleżeć, trochę dojrzeć. 2 lata temu już stwierdziłam, że tak na poważnie do tego przysiądę, więc spisywałam ten scenariusz, poprawiałam, robiłam scenariusz. No jest wam wiadomo, więc tak od 2 lat po godzinach, ale powstawał ten komiks. Teraz mam pytanie do Wojtka. A powiedziałeś, że jest wcześniej 2000 rysunki publikowane. Skąd? Jesteś z Jasła? Nie. Historia jest ciekawa. Tak, również tytułem wstępu historia Wojtka komiksie opowiada o mieście Jasło tytułowym, które zostało pod koniec II wojny światowej doszczętnie zniszczone przez Niemców. Z kilku tysięcy domów zostało 15? Nie. Ono procentowo było najbardziej zniszczone miasto w Polsce.
Czemu Niemcy to zrobili? To miasto konkretnie. Właśnie to nie jest pewne, dlaczego akurat starosta jasielski niemiecki tak się uparł, żeby to miasto wykończyć. On na pewno był bardzo zaangażowany w swoją rolę tego starosty. Bardzo dbał, żeby zrobić z Jasła, czyli miasta, które położone jest na południowo-wschodnich krańcach, tak teraz w krańcach polskich, chciał zrobić takie sztandarowe miasteczko niemieckie. On tam zaczął... Co zrobił? Po niemieckiej zrobił. On zaczął wyrównywać architekturę do założeń tam architektonicznych III Rzeszy. Natomiast ja takie są podejrzenia, że on chciał zrealizować doktrynę spalonej ziemi właśnie w odwecie za to, że nie udało mu się zrobić tego miasteczka takiego wzorcowego. I to nie było dla niego łatwe, niemniej jednak wystarał się w dowództwie wojskowym o przeznaczenie ogromnych środków na materiały wybuchowe, na zaaranżowanie całej tej operacji. Czyli to najpierw było wysiedlenie wszystkich mieszkańców, około 15 tysięcy osób zostali wysiedleni, potem to miasto zostało doszczętnie ograbione, to wszystko ukradziono, co tylko miało jakąkolwiek wartość. Według dokumentacji niemieckiej z Jasła wyjechało 1002 wagony różnych dróg. Najpierw oczywiście przemysłowe, a potem no już nie wiem, talerze, garnki, wszystko co można było wywieźć. I po tym ograbieniu miasta, spustoszeniu, ono zostało podpalone, a większość budynków, szczególnie te, które były budynkami użyteczności publicznej, zostały wysadzone w powietrze. Także dla mnie to było w sumie fascynujące, że oni sobie zadali taki tyle trudu, żeby zniszczyć, tak doszczętnie zniszczyć. To jest symbol takiej zawziętości po to, żeby zniszczyć, bo Jasło, na przykład Warszawa była degradowana w wyniku działań wojennych. Tutaj no, powstanie, no, to jedni do drugich strzelali, bombardowali się. Natomiast Jasło nie. Jasło w zasadzie mogło zostać, w cudzysłowie, wyzwolone przez Armię Sowiecką w całości. A ci się upadli, że je zniszczą i je zniszczyli. Wyglądało trochę jak dziecko, które buduje sobie konstrukcję z klocków i w pewnym momencie coś mu przestaje pasować w tej konstrukcji, mimo że poświęcił na to parę tygodni, to bez wahania w ciągu kilku dni do ziemi, do gołej ziemi. Tak. Teraz pytanie do Ani jeszcze. Wracając troszkę do tych początków komiksowych i do komiksu w ogóle, do twojej percepcji komiksu. Ludzie, twórcy, gatunki? No tak jak wspomniałam, manga głównie. Jakie mangi? Na przykład Księgowa Mitrasa, Pantoga Hertz, Noga Gami, Fullmetal Alchemist. Wpływy mangowe są w jakiś sposób widoczne w twoich rysunkach, chociaż nie do końca. Można zauważyć te wpływy, ale nie też wyraźne jakieś te inspiracje czy kopiowania, tylko inspiracje. I co mnie uderzyło, jeżeli chodzi o wpływy mangowe, to coś niezwiązanego z rysunkami w zasadzie, tylko z czegoś, co jest dla mnie charakterystyczne, mianowicie używanie różnych onomatopei, typu zerk, zerk, szur, szur. To jest dla mnie charakterystyczne. I to też właśnie przyjęłaś tamtą? Tak, myślę, że tak. Okej. Czy tytuł Trzy Siostry koresponduje z Czechową? Właśnie nie. Ja wiem, że wiele osób tak myśli, ale prawda jest taka, że dowiedziałam się o tej książce Czechowa, jak już prace były dość zaawansowane. Nawet się zastanawiałam nad zmianą tytułu, ale po prostu ten tytuł tak mi pasował, że już postanowiłam go zostawić. Potem jeszcze odkryłam, że w książce Czechowa w ogóle jedna z bohaterek to Olga, u mnie jest Olża i to też jest totalny przypadek, więc tak wyszło. No to ciekawe, to że daje swoją wartość interpretacyjną w jakiś sposób. To zapytam teraz jeszcze Wojtka. Siłą rzeczy twoja historia opowiadająca o zniszczeniu budynków opiera się na architekturze.
którą właśnie do tego zapytałem, to jest, czy miałeś jakieś związki z architekturą, poza zaliczeniem zdania. Za drugim razem. Jasne. Natomiast niewątpliwie twoje fascynacje architekturą są bardzo widoczne w tym komiksie, bo fascynujesz się architekturą. Tak, oczywiście. No. Trudno się nie fascynować. Dlatego tutaj, ja od 3 lat mieszkam w Warszawie i no, bardzo sobie cenię możliwość podziwiania i poznawania architektury, tej różnorodności. Nie mówię o na przykład osiedlu Bliska Wola, ale chociaż to też jest imponująca architektura, chociaż straszna i nieludzka. No, tak, jak najbardziej. Architektura jest, jestem bliska architektury. A twoje komiksowe inspiracje, fascynacje? Ja bardzo lubię reportaże Joe Sacco. To na pewno właśnie podziwiam jego on jest tytanem pracy, jego zaangażowanie w pracę. Jak ja siedziałem nad tym komiksem, nad Jastrzem około 800 godzin, to ja nie wiem, co ja sobie nie wyobrażam, ile on siedzi nad Palestyną, albo teraz hołdem na ziemi. Powiedz mi, Aniu, poproszę, jakbyś mogła to ująć, dla kogo jest ten komiks? Jaki jest w twoim konstrukcie docelowy odbiorca? Czy zakładałaś, powiedzmy, taką zbiorczego odbiorcę, kiedy nad nim pracowałaś? Myślę, że komiks jest po pierwsze dla ludzi, którzy mają ochotę sięgnąć po jakiś cięższy temat. Nie mówię właśnie, że są fanami ciężkich tematów, bo myślę, że to takie uogólnianie. Czasem chcemy przecież przeczytać jakąś komedię, kiedy indziej coś cięższego, więc w zależności od humoru po odpowiednią pozycję sięgamy. No i po drugie oczywiście dla osób, które są w podobnej sytuacji życiowej, czyli muszą się opiekować jakąś ciężko chorą osobą. Ponieważ mam nadzieję, że będą mogli się w jakiś sposób zrozumieć te postacie, może się z nimi utożsamić. A też myślę, że takich osób jest coraz więcej wokół nas. Też to moje pokolenie 20 i 30-latków widzi właśnie chociażby swoich rodziców, którzy sami już nie są najmłodsi, a często muszą jeszcze opiekować się swoimi chorymi rodzicami i wiem, że to jest temat bliski wielu osobom. Na pewno. Nasyciłaś swojej bohaterki ogromnej pokładami empatii, wrażliwości i głębi psychologicznej. Ich podejście do obowiązków opieki nad siostrą jest różne, czasem zbieżne, częściej rozbieżne na tym tyle, jakby rodzi się, jest oś konfliktu. Powiedz mi, czy łatwo przyszło ci wczuwanie się w osoby, które są postawione w takiej sytuacji? Czy łatwo? No, myślę, że tak, że jakoś tak... Mam nadzieję po prostu, że udało mi się wczuć w takie osoby. Też dostaję od ludzi komunikaty, że rzeczywiście też czuli te postaci. To jest trochę tak, że jak kieruję jakąś postać, to ona żyje swoim życiem, więc czasem po prostu coś pasuje mi, że ona powinna to zrobić i tak jakby nie dostosowuję, nie naginam charakteru do scenariusza, tylko ten scenariusz musi też z tego charakteru wynikać, żeby po prostu postać była jak najbardziej realistyczna. Bardzo dojrzałe podejście, bo wyklucza w tym wszelkie Deus Ex Machina, bohaterowie zachowują się w prawdziwym życiu. Myślę, że to jest też siłą tego komiksu, że pozwoliłaś im żyć swoim życiem, a nie kierować ich tam, gdzie byś ty chciała. To Wojtka pytanie teraz jeszcze. Architektura jest generalnie sztuką formy, czyli każda sztuka, ale jest zimna w jakiś sposób. Nie oddaje ona emocji, nie chcę. Znasz taki cykl Mroczne miasta Schutena. Tak. To tam architektura jest główną rolę właściwie w tych komiksach. Natomiast u ciebie ona gra rolę bardzo ważną, ale może nie główną, jest dość przytłaczającym tłem. Nasyciłeś swój komiks ogromną dawką emocji, wprowadzając trójkę bohaterów do tego burzonego miasta i przedstawiając w pewnym momencie próby przetrwania, ale też w jakiś sposób alegorycznie ich upadek wraz z upadkiem miasta. No,
oni byli potrzebni. To jest hołd złożony miastu. I ja bym chciał, żeby to przynajmniej dla Jaśla było jakimś takim uzupełnieniem historii miasta, ponieważ są zdjęcia, jest dokumentacja fotograficzna Jasła, pięknego Jasła przedwojennego, a potem już tego morza ruin. I mnie brakowało właśnie tych ostatnich chwil, czyli wysadzania i ognia w tejże architekturze. No ale zdawałem sobie sprawę, że to będzie nudne. Więc po to są bohaterowie ludzcy. No i nie tylko. Nie tylko. Najpierw miał być piesek, dziewczynka z pieskiem, potem chłopiec i kotek się z pieska zrobił, żeby był cichszy ten kotek, żeby Niemców nie zwabiał. No, oni są niezbędni. Właśnie tak przemyciłem chyba dwie historie. Właśnie o cierpieniu ludności cywilnej, tej, przede wszystkim tej najbardziej bezbronnej i niewinnej, czyli dzieci. No i miasto. Miasto Jasło. Byłeś kiedyś w Jaśle? Tak, wielokrotnie, bo z Jasła pochodzi moja mama. I ja w Jaśle... Ja miałem taką przypadłość, jak byłem mały, że na mnie niesamowite wrażenie, takie przerażające wręcz, robiły wysokie budynki. Też na przykład pod Pałacem Kultury przytłaczało mnie ogrom szczegółów i odwracałem wzrok. A w Jaśle jest taki kościół franciszkanów z taką niesamowicie wysoką czarną wieżą, on wygląda jak złożony parasol. Ja oczywiście byłem przerażony tym kościołem, a moja mama, jak tam byłem, to mama mi opowiedziała, a wiesz, w Jaśle był inny kościół też z taką wielką wieżą i jego Niemcy wysadzili w powietrze. To dla mnie to po prostu jeszcze w powietrze wyleciał taki kościół. No i stąd ja zapamiętałem, że była historia burzenia Jasła. Ale z Jasła nie pochodzę. Aniu, teraz tak trochę od strony technicznej bardziej. Powiedz mi, jakie techniki stosujesz przy rysowaniu? Więc tak, po pierwsze zaczynam od szkicu ołówkiem i też przy tym komiksie założyłam, że on po prostu cały będzie taki szkicowy. Więc po prostu skanowałam ten ołówek, czasem coś tam doczyszczałam, a czasem nie, zostawiałam w takiej bardziej właśnie surowej formie. No i następnie kolorowałam, wybrałam dwa kolory, jeden dla postaci i jeden dla tełu. No i jeszcze cienie do tego, więc tak to wyglądało od strony technicznej. Czyli w pełni analogowo, tak? To skanowanie oczywiście, ale poza tym było analogowo. No nie, bo kolorowałam to digitalowo, czasem tam poprawiałam, więc raczej i tradycyjnie, i digitalowo. Jasne, wątpię. Pełni analogowo. Pełni analogowo, ale ołówek tak? Ołówek tak, oczywiście. Najpierw ołówek taki chaosiem bardzo twardy, a potem tusz. Tusz czasami właśnie, jak trzeba było dużo czarnego, no to był tusz taki kreślarski, a najczęściej markery o różnych długościach. Powiedz proszę, Aniu, twój debiut był bardzo wyczerpujący emocjonalnie? Myślę, że tak, chociaż jeszcze nie dochodzi do mnie to wszystko, to po prostu będzie dochodzić. Kiedy już dojdzie, to wiesz już, co będzie następnym krokiem w twojej karierze komiksu? Tak, wiem. No mam dużo scenariuszy w głowie, ale po prostu czekają na swój czas, bo niestety z komiksami jest tak, że się to robi bardziej po godzinach i trzeba na ten czas poczekać. Już zaczęłam pracę nad kolejnym i to będzie coś totalnie innego, bo komedia, jeszcze webkomiks na dodatek, więc klimat zupełnie inny. Czyli nie będzie szans na druk tego komiksu? Webkomiksy czasem się drukuje, który przerabia na papier, więc nie wykluczam. Dziękuję. A ty, Wojtku, powiedz proszę, bo biorąc pod uwagę to, te modlek emocje, które mówisz, które nasyciłeś Jasło, mimo swoich fascynacji architektonicznych, to pewnie zdążę, nie skupiam się tylko na architekturze w dalszym ciągu, to oczywiście może być tłem. Czy kolejne komiksy są w planach? Tak, ja zacząłem już też pracę nad inną historią, osadzoną w latach 90. Bardziej tutaj może przemiany ustrojowe będą, również trochę architektury tam jest, bo tak jak mówię, ona nas otacza, ona musi być, a mnie się podoba, więc dlatego ona tam będzie. Natomiast to są przemiany ustrojowe i
postrzeganie świata, zmiana podejścia, pewne dojrzewanie chłopca nastoletniego, który wówczas był. Rozumiem, że komiks w lesie raczej byś się stronił od rysowania. Komiks nie dzieje się w lesie. Nie, dlaczego? Ja bardzo lubię. A tam w tym, który teraz o tych 90-tych latach będzie, to jak najbardziej będą sceny w lesie, gdyż chodziłem na spacery, miałem koło bloku, był bardzo fajny las. Ja tam chodziłem na spacery z psem. I tam będzie scena też zwierząt. Okej. Czas troszkę goni, więc zapytam, może czy Państwo mają jakieś pytania do debiutantów naszych? Proszę bardzo. Ja mam pytanie do Anny. Miałam okazję śledzić trochę pracowanie tego komiksu i wiem, że w pewnym momencie zmieniło się zakończenie. Czy mogłabyś powiedzieć coś więcej? Nie, oczywiście nie zdradzając fabuły, ale skąd wyniknęła ta decyzja? Tak. Jeśli chodzi o zakończenie, zależało mi na tym, żeby w ogóle nie narzucać jakichś jednoznacznych wniosków czytelnikom. Chciałam też zostawić to zakończenie w miarę otwarte i takie z polem do interpretacji. Wobec czego no właśnie już praktycznie skończyłam cały komiks i jeszcze tak mnie tknęło, żeby pokazać paru osobom zakończenie. I feedback był taki, że to zakończenie jednak nie wybrzmiało tak do końca, jak ja bym chciała i też postawiło w trochę złym świetle jedną z postaci, więc później jeszcze tam starałam się to zmienić, żeby jednak właśnie nie narzucać jakichś tam wniosków, tylko żeby było takie bardziej niejednoznaczne. Dzięki. Ja mam pytanie do Wojtka. Czy twój nowy komiks będzie... Nie musisz opowiadać oczywiście, będzie o Warszawie? Będzie... architektura będzie warszawska, ale... Historia nie działa się w Warszawie. Ja chcę, tak jak zresztą z Jasła starałem się zrobić historię, mimo że to jest stricte Jasło, to ja chciałem, żeby to była historia uniwersalna. Tak tutaj w tych latach 90. to będzie totalnie uniwersalne. Także tak, częściowo Warszawa, częściowo nie Warszawa. Bo ja z Małopolski powiem tego. Pytam dlatego, że w Warszawie wiesz o tym, że wiele budynków, które powstały w latach 90. w Warszawie, jako nowoczesne, absolutnie wiesz, już ich nie ma. Albo właśnie teraz są burzowe. Ja byłam też na stołeczku w latach 90. i patrzyłam na powstawanie nowych budynków, nowej no, hoteli, wiesz, biurowców. I teraz przyjeżdżam, tego nie ma. Już, wiesz, zburzyli i nowe postawili. No. Ciekawe, czy za mojego życia te zburzą i postawią nowe, nie? No jest taka opcja. No. Czemu nie? Właśnie mnie bardzo ciekawi, jak będzie Bliska Wola wyglądała za 30 lat. To się wydaje, że to jest daleko, ale to minie. Po prostu będzie kiedyś za 30 lat. Albo to, nie wiem, co to będzie. Coś będzie. Mody przemijają, architekturze też. Tak, oczywiście. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za przybycie i polecam Wam komiksy debiutanckie, bardzo mocne i bardzo emocjonalne komiksy Trzy Siostry Ani Poszyczyńskiej i Jasło Wojtka Danowskiego. Dziękuję bardzo. Zapraszam na stoisko Timow Komiks. Na stoisko Timow Komiks, a czy autografy już dawaliście? Rysografy, autografy? Tak. Już? Tak? Dziś będę. Gdzie będziesz się od którego czy nie? Na pewno ktoś się skusił? No, za chyba od 16 jestem. Na stoisku? Od 16, tam w strefie, a potem od 17 właśnie. Od 16 w strefie autografu, od 17 stoisko Timow Komiks. Zapraszamy serdecznie i polecamy Państwu uwadze te dwa świetne albumy. Dziękuję bardzo.